witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w malowniczej Kania Lodge. Wiosna nabiera tempa za mną w tle. Przepiękne Jezioro Białe. Spotykamy się dlatego, że w tym roku mija dokładnie 25 lat od sprowadzenia pierwszego nowozelandzkiego Sauvignon do Polski. Obok mnie wina z winnicy Solnia, z której jako pierwsze sprowadziliśmy z Nowej Zelandii. Po 25 latach to ciągle ta sama jakość, oczywiście w odświeżonej już szacie graficznej, ale kryje się za nimi naprawdę kawał historii. Sama winnica to winnica prowadzona od trzech pokoleń przez jedną rodzinę, która do tej pory bierze czynny udział w pracach winnicy. Solgens to winnica założona przez rodzinę chorwackich imigrantów w latach 20. XX wieku. Chorwaci mieli potężny wkład w kulturę winiarską w samej Nowej Zelandii, ponieważ to głównie oni zapoczątkowali tradycje winiarskie w tym kośnie kraju. Stąd też jest to jedna z najstarszych winnic ciągle w rękach jednej rodziny. Ze mną nowozelandzkie Sauvignon z regionu Marlborough, dzięki któremu Nowozelandczycy zasłynęli na całym świecie. Dzięki unikalnemu terroir oraz bliskości Nowej Zelandii do Antarktydy uzyskuje ona charakterystyki nieosiągalne nigdzie indziej na świecie. A jeśli o samych charakterystykach mowa, przejdźmy do degustacji. Nowozelandzkie Sauvignon z regionu Marlborough to przede wszystkim eksplozja aromatów. Wino wręcz wyskakujące z kieliszka. Przepięknie pachnie moim ulubionym owocem, czyli marakują, ale jest tu też sporo agrestu, odrobiny trawy, sporo owocu pestkowego, brzoskwiniowego. Naprawdę przepiękne. W ustach natomiast bogactwo owoców cytrusowych, również marakuj. Sporo owocu pestkowego, brzoskwiniowego. Wino, które wspaniale wpisuje nam się w pogodę, którą mamy za oknem. Przepiękna, soczysta kwasowość, odświeżająca, rzeźka, do tego idealnie pasująca do wielu dań, takich jak ryby, owoce morza, czy nawet lekki drób. Także zdecydowanie mój ulubiony szczep, serdecznie polecam. Drugim winem, które chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić, to mieszanka Merlot, Cabernet Sauvignon i Malbec z regionu Hawke's Bay. Winnica Solnias może poszczycić się winami z 13 różnych zakątków Nowej Zelandii. Kontraktowanie, czyli skupowanie gron od prywatnych rolników, to bardzo popularna praktyka w Nowej Zelandii. Stąd też Solgens może pozwolić sobie na wina z regionu, który słynie z najlepszych czerwonych win w Nowej Zelandii. W kolorze rubinowe z delikatnymi fioletowymi refleksami wnoszę natomiast zdecydowanie owoc na pierwszym planie. Bardzo dużo owocu jeżynowego, ciemnej wiśni, ale też śliwki. Jeśli chodzi o usta, wino zdecydowanie o średniej budowie. Delikatna tanina. Bardzo przyjemny, cedrowy, delikatnie kokosowy finisz, biorący się właśnie od starzenia Merlot w beczce. Dodatkowo bardzo przyjemna kwasowość, mnóstwo owocu sprawia, że z przyjemnością napiłbym się tego wina do kaczki, czy chociażby dań z cielęciny. Naprawdę warto sięgnąć po to wino. Serdecznie zachęcam Państwa do sprawdzenia innych win z naszego portfolio, właśnie z winnicy Solnias, ponieważ posiada ona bogactwo różnorodności i pokazuje, że nie samym Sauvignon Nowa Zelandia żyje. Przez cały następny tydzień testowane dzisiaj wina w specjalnej zrabatowanej cenie na hasło Solnias. Ja w tej malowniczej scenerii pozostaję z kieliszkiem mojego ulubionego Sauvignon Blanc. Serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już za tydzień.